agresywne zachowanie, moi drodzy. Policja tutaj dlatego kręcę, ponieważ policja kręci ludzi, legitymuje na masowo ludzi. Zaraz zobaczymy, co się dzieje, moi drodzy. Dobry, dzień dobry. A co się tutaj dzieje? Dlaczego panowie zaczepiacie ludzi? Tak nachodzicie, atakujecie. Nie, ja będę to nagrywała, ponieważ wy zaczepiacie ludzi, nie legitymujecie się, nie podajecie imienia i nazwiska. Podstawy, nikt pana nie znieważył, ja byłam świadkiem. A co ja zrobiłem? Dobrze. Powiedz mi, co zrobiłem. Tak, jak? Ale proszę pana, ten człowiek miał do tego prawo. Musisz stawać, jak mnie zatrzymujesz, to musisz. Zgodnie, no musisz, kurwa, no jak zgodnie z artykułem musisz, 222 kodeksu karnego nie dopuszcza się popełnienia przestępstwa znieważenia funkcjonariusza, jeżeli była to reakcja na złe zachowanie funkcjonariusza. Wy się w ogóle nie przedstawiacie, nie podajecie podstawy prawnej i faktycznej legitymowania. To się, moi drodzy, dzieje w Warszawie. Nie, bo nic nie zrobiłem, pan wypuści. Pani to nagrywa. Ja nagrywam, ja to wstawię w internet. Jest pan osobą. Nie mam za co. Jest. Nie mam za co. Za co? Za co? Za znieważenie. Za co? Jakie znieważenie? Moi drodzy, to się dzieje w Warszawie. Proszę bardzo, telefon. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Panowie podeszli, nie podali podstawy prawnej i faktycznej podjęcia interwencji, żądali danych osobowych od mężczyzny. Mężczyzna się zdenerwował w związku z tą sytuacją, niewłaściwym postępowaniem funkcjonariuszy. Ci zaczęli mówić, że on ich znieważył i tak dalej. Rzucanie, proszę bardzo, czapką z orłem, to jest właśnie znieważanie symboli narodowych. To się właśnie dzieje w Warszawie na placu Defilad. Ja złożę oczywiście zawiadomienie za chwileczkę na policję o niedopełnieniu obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy policji. Gówno, szmato jebana. Jedna z drugą, kurwa. Kurwę bierzecie, tak? Szmato jebana. A co mnie, kurwa? Ale proszę tego pana, ten pan nie stawia oporu. Dlaczego? Ja jestem, kurwa, dla ciebie na ty. Jakie chodź? Kurwa, głupia, ja jestem dla ciebie na chodź. Nie jestem dla ciebie na ty! Pamiętaj, kurwa, społeczeństwo, kurwa! Na pan, kurwa, nie na ty! Pamiętaj, kurwa! Co się dzieje, moi drodzy? Jesteś ze mną na ty! Ja mam pytanie, dlaczego nie podaliście podstawy prawnej i faktycznej podjęcia czynności służbowej temu panu? Czy może pan powiedzieć, dlaczego pan nie podał podstawy prawnej i faktycznej podjęcia czynności służbowej? Nie było, proszę pana, podjęte. Ja poproszę, żeby kontrolny na miejsce przyjechał, ponieważ pan nie dopełnia swoich obowiązków. Ten pan krzyczy, że jest bity. Proszę tego pana nie bić, proszę tego pana nie bić, bo się cały radiowóz trzęsie. Ja za chwileczkę będę składała zawiadomienie o przestępstwie z artykułu 247 kodeksu karnego. To jest znęcanie się nad osobą pozbawioną wolności. I tutaj pan krzyczał, żeby go nie bić. Widziałam to, jak w twarz został uderzony mężczyzna. To się, moi drodzy, dzieje w Warszawie. Tutaj są jeszcze rzeczy tego pana. Może byście te rzeczy też zabrali? No, a nie, że sobie robicie tylko swoje sprawy i opowiadacie, że ktoś was znieważył. Nie podajecie podstawy prawnej i faktycznej podjęcia interwencji. Żądacie legitymowania tutaj, żeby się ludzie wam legitymowali. A chyba są jakieś przepisy, proszę pana. Znęcacie się nad osobami zatrzymanymi. Chyba trochę przesada jest. To się, moi drodzy, przed chwilą działo na placu Defilad. Po prostu sobie mafia przyjeżdża po prostu tutaj na dworzec, legitymuje ludzi niewygodnych. Pan krzyczy, że przestańcie mnie bić, moi drodzy. To się dzieje w Warszawie. Ja bym prosiła, żeby kontrolny przyjechał w związku z tą sytuacją, że ja ujawniłam, że panowie znęcacie się nad osobą pozbawioną wolności. Doszło do przestępstwa z artykułu 247 kodeksu karnego. Ale ja poproszę tutaj pana przełożonego, proszę pana, ja to nagrywam. Nie prowadzicie żadnych czynności, ponieważ bicie ludzi zatrzymanych nie jest prowadzeniem czynności.
Moi drodzy, to się właśnie dzieje. Mężczyzna był tutaj pobity przez pseudofunkcjonariuszy. Wmówili mu po prostu, że znieważył. Najprościej to jest zarzucić komuś znieważenie, bo naruszenie nietykalności cielesnej byłoby trochę ciężkie do udowodnienia w sytuacji, gdy cztery osoby trzymają inną osobę. No i to się właśnie dzieje. Ten pan oczywiście będzie na pewno jechał tutaj na komendę przy ulicy Wilczej. Ja na pewno będę za chwileczkę na komendę przy ulicy Wilczej jechała, żeby złożyć zawiadomienie o znęcaniu się nad osobą zatrzymaną, ponieważ widziałam tutaj tą całą sytuację. Funkcjonariusze z daleka w ogóle zauważyłam, że coś się dzieje, dlatego podleciałam, ponieważ pan krzyczał, że poprosi podstawę prawną. Podstawy prawnej żadnej nie podali. To się dzieje, moi drodzy, i takie się rzeczy dzieją. Ja wracam, moi drodzy, żeby tutaj złożyć zawiadomienie o niedopełnieniu obowiązków i znęcaniu się nad osobą zatrzymaną. Sytuacja jest straszna i naprawdę, no, bardzo dziwna. Do zobaczenia.